Czy jest coś, co chciałbyś bardzo mieć, ale wiesz, że prawdopodobnie nigdy nie będzie ci to dane? Przykładowo może być to Porsche 911, którego cena z pewnością jest dla wielu osób nieosiągalna, ale jak się okazuje, z brakiem pieniędzy można sobie poradzić, mając dobry pomysł i chęci do działania. Tak właśnie było w przypadku pewnego mężczyzny, który przebudował swój rower na pełnowymiarowe Porsche 911. Uwierz mi, koniecznie musisz zobaczyć tą historię. Miłego oglądania. Projekt zaczął się od takiego czterokołowca. Jest on dość spory, ale zapewni wygodną podstawę pod całą budowę. Następnie stworzono tekturowy model prawdziwego Porsche 911. Tak właśnie będzie wkrótce wyglądać czterokołowiec. Tutaj widzimy wszystkie szablony umieszczone wokół ramy roweru. Właśnie one nadadzą odpowiedni kształt wymarzonego Porsche. Teraz zaczyna się prawdziwa praca. Rzeczywista karoseria auta zostanie uformowana z rurek PCV biegnących wzdłuż konturów kartonu. Rury PCV złączone są ze sobą za pomocą taśmy ekipy. Z pewnością ukształtowanie odpowiedniej konstrukcji było żmudnym procesem. Tak wygląda tył pojazdu po usunięciu wszystkich zbędnych już tektur. Całość trzyma się dzięki taśmie. Projektanci szablonów zdecydowanie spisali się na medal, gdyż już teraz cały projekt prezentuje się niesamowicie. Dodali nawet spoiler, aby nadać autu jeszcze bardziej autentyczny wygląd. Następnie całość zaczęli zakrywać taśmą, aby projekt był odpowiednio uszczelniony. Tutaj widzicie dopasowane tylne światła. Przyznajcie, że wyglądają bardzo podobnie do tych z prawdziwego Porsche. Kolejną czynnością było dopasowanie reflektorów przednich. Cały projekt ma nawet działający bagażnik. Myślę, że może się kiedyś przydać. Kiedy auto zostało całe pokryte taśmą, można było zacząć nakładać złotą folię. Finalny wygląd samochodu jest już prawie zauważalny. Naprawdę zadbano o każdy szczegół. Paliwo raczej nie będzie w tym przypadku potrzebne. Zdecydowaną zaletą takiego pojazdu jest fakt, że nigdy nie trzeba będzie go naprawiać, no bo nawet nie ma silnika. Taki pojazd zawsze przyciąga na ulicy mnóstwo spojrzeń. Oczywiście może ten projekt nie jest tak spektakularny jak prawdziwe Porsche 911. Trzeba jednak docenić pomysł, pracę i jakość wykonania tego niezwykłego pojazdu z tektury i rurek PCV. A czy ty chciałbyś mieć taki samochód? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!